Ty przez nie świecisz. Ono jest jasne i promieniujące. Franciszkanie w swojej duchowości żyją dwoma wymiarami. Pierwszy z nich to Chrystus ukrzyżowany, którego upamiętniamy w misteriach Męki Pańskiej. A druga tajemnica to misterium wcielenia, czyli tego momentu, kiedy Pan Bóg przychodzi na ziemię i staje się człowiekiem. I właśnie dlatego od wielu już lat klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej organizują jasełka bożonarodzeniowe. W tym roku postanowiliśmy jednak odejść troszeczkę od formy tradycyjnych jasełek i skupić się bardziej na treści, to znaczy na tym, dlaczego Pan Bóg przychodzi na ziemię, dlaczego przychodzi do człowieka, czemu chce stać się nam bliski i po co przychodzi. Obdartusy, obdartusy, obdartusy! Bo też nie ma jedzenia w garnku. Nie mów tego moim ojcu! Bo wie Pani, no bo różne słuchy chodzą, że... To niech nie chodzą, bo stracą nogi. Dostanie Pan zapłatę w najbliższym tygodniu. No mówiłam Ci, idź stąd! I zabieraj tego bachora! Ale mogę Ci opowiedzieć o Jezusie Chrystusie. Nie, braciszku, nie kłopocz się! Idź, braciszku, już sobie, bo ja i tak nie rozumiem z tego, co Ty do mnie mówisz. Dziękuję. Dziękuję za pomoc. W tym roku w misteriach bożonarodzeniowych, bo tak wolimy je nazywać, będziemy opowiadali historię z XIII wieku, kiedy to święty Franciszek wraz z braćmi wyruszyli do Greccio, aby tam zbudować pierwszą na świecie żywą szopkę, żłóbek, ale przede wszystkim po to, żeby właśnie w ten sposób upamiętnić to wcielenie, czyli moment, kiedy Pan Bóg rezygnuje ze wszystkich swoich przywilejów i staje się małym, ubogim chłopcem, synkiem nieznanej dotąd, mało dotąd znaczącej izraelskiej młodej dziewczyny. Te wszystkie tajemnice wplatamy w historię zwykłych, zwyczajnych, codziennych sytuacji z naszego życia. Myślę, że każdy w tym odnajdzie też cząstkę siebie. Są sytuacje piękne, radosne i wesołe, ale są i też te trudniejsze, kiedy w naszym sercu budzi się niechęć do drugiego człowieka, a czasem nawet nienawiść. I w te wszystkie sytuacje wchodzi właśnie ten mały, drobny, niewinny i bezbronny Pan Jezus. Las. Czemu las nie gra? No bo nie. Dobra, chcecie jeszcze raz. Widzę, że macie chleb. Będziecie miały do zupy. Jest przy ognisku. Tato, ty pracujesz? No pracuję, a co mam robić? Ona była tak zmieszana, że nic nie powiedziała. To musiał być święty człowiek. Dziwny, no ale święty. W tegorocznych jasełkach, a dokładnie misteriach bożonarodzeniowych, udział weźmie ponad 30 aktorów. To będą oczywiście bracia klerycy, ale także dzieci i młodzież z franciszkańskiej młodzieży oazowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie ukrywam, że inspiracją dla nas stał się właśnie po pierwsze święty Franciszek i jego napomnienie, w którym mówi nam właśnie o tym, że Pan Jezus przychodzi jako pokorne i małe dziecię, ale także o drugim wymiarze, który jest niesamowicie i równie ważny, o Eucharystii. Chcemy też o tym właśnie opowiedzieć. Chcemy pokazać właśnie, że Pan Jezus, kiedy przychodzi na ołtarz, kiedy staje się ciałem w chlebie, że właśnie wtedy przeżywamy na nowo Boże Narodzenie. I te dwa wymiary będą nas też prowadzić przez tą opowieść. Bardzo ciekawe, ponieważ kiedy zaczynaliśmy pisać scenariusz do tych misteriów bożonarodzeniowych, a było to w październiku, nie spodziewaliśmy się jeszcze, że dwa miesiące później papież Franciszek wyda list o znaczeniu żłóbka w życiu każdego z nas, w którym właśnie napisze, że żłóbek jest żywą Ewangelią. Ewangelią, czyli dobrą nowiną. Ale właśnie, czy dzisiaj dla nas żłóbek jest dobrą nowiną? My chcielibyśmy właśnie, żeby dla każdego z tych, którzy przyjdą tutaj, którzy zobaczą to misterium, żłóbek nie był tylko okazją do rodzinnego spotkania, nie był tylko okazją do zjedzenia świątecznego karpia albo do zawieszenia nowej bombki na choince, ale przede wszystkim, żeby był okazją do zachwytu nad tym, jak bardzo jest kochany przez tego Boga, który zrezygnował z wszystkiego, żeby stać się do nas podobnym. Posłuchaj swojego męża, który może nie jest najmądrzejszy, ale głupim kołkiem też nie jest! Ty stary capie! Niegodziwcze! Jak w ogóle śmiesz się tak do mnie odzywać? I za kogo ty mnie masz? Dzięki wam, bracie, ten sam kościół stał się mi bardzo bliski. A dzięki tobie, Franciszku, czuję się, jakbym był jego częścią. Giovanni, jesteś jego częścią. Co takiego?
was wieży kościelnej? O, księdza proboszczu! Jakże się cieszę. Jak się cieszę, że księdza widzę. Franciszki, rozmowę duchową miałam z zakonnikiem. Co? To nie... no, tylko, że jedynym mankamentem w tym wszystkim jest to, że nie tylko wziął wszystkie sprawy w swoje ręce, ale też wszystkie pieniądze. Misteria bożonarodzeniowe będą grane w soboty i w niedzielę. W soboty spektakle będą o godzinie 14, w niedzielę o 12.30 i o 17.00. Aż do 2 lutego, czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej, która tradycyjnie w Polsce kończy okres kolędowania. Wilki! Pełno wilków, stado wilków! I tak, patrzyły na mnie takimi ślepiami, takie paszcze! I jakbym był jakiś apetyczny, ale ja nie, nie jestem. Wszędzie. Nie. Żółbek złamany! Nie. No a wół? Wół, osioł. Osioł. Wół i osioł! Aj. A niech to! Zapraszamy na Misteria Bożonarodzeniowe, żeby każdy z nas mógł na nowo zachwycić się tą piękną tajemnicą, kiedy Pan Bóg staje się człowiekiem, żeby być do nas podobnym. I to by było tyle, jeśli chodzi o tę historię, którą miałem opowiedzieć. Ale przyjdźcie jutro do groty naszego przyjaciela, Giovanniego Velity. Znacie go. Będziemy tam świętować Boże Narodzenie. Ciąg dalszy tej opowieści. Zostańcie z Bogiem.